Pochwalony Jezus Chrystus! Tak wchodząc do domu, należy powiedzieć, i już sam akt wchodzenia, otwierania drzwi, przechodzenia przez niskie wejście, schylania się i mówienia w tym samym czasie Pochwalony Jezus Chrystus, kierując się w stronę kapliczki domowej, miejsca, gdzie są święte obrazy, krzyż, stolik, na którym ten krzyż stoi, palma, pal świata, czyli symbol też krzyża, później choinka, podłaźniczka. Już samo to znaczy. I w codziennym życiu to była pewna rutyna. Trwały układ, którym już nasiąkało dziecko, kiedy się wychowywało w takim domu. Tak? I trwały zespół zwyczajów z tym związany. Zespół pozdrowień, ściągania nakryć głowy. Jak się pytało w trakcie badań, po co to dawniej były te czopki na głowie, kapelusze i tak dalej, no to ludzie pytali, no to a jakbym się bez tego Panu Bogu pokłonił? No żeby się jakoś Panu Bogu pokłonić. Tak jak mówię, wchodziliśmy przez nieco obniżone drzwi, trzeba było się schylić. Chyba, że ktoś był bardzo mały, to się nie musiał chylić. No i jak się już chyliliśmy, to robiliśmy pokłon Panu Bogu. Jego Matce Najświętszej. Mówiąc Pochwalony Jezus Chrystus, co było pozdrowieniem. I to dawniej jak w trakcie jednych z rozmów przy badaniach, jedna z osób mi opowiedziała, jak to kiedyś w jednej z wsi usłyszała, że ludzie mówią do siebie dzień dobry. No to był jakiś szok, że jakiś dzień dobry mówią. To się zawsze na przywitanie Pana Boga chwaliło, a przy robocie to się mówiło szczęść Boże. A dzisiaj wszyscy szczęść Boże, szczęść Boże, szczęść Boże, szczęść Boże, szczęść Boże, jak widzą księdza, szczęść Boże, szczęść Boże. A to miało swoje znaczenie. To tak jakby dzisiaj, jakbym kogoś potrącił i zamiast przepraszam mu powiedział dziękuję. Tak? Czyli nawet pozdrowienia miały swoje miejsce w tym codziennym zespole zwyczajów, w swego rodzaju gramatyce codziennych zachowań, które to były czymś, co kształtowało światopogląd. To kształtowało podstawy dla nie tylko kontrrewolucji, ale i tradycji jako takiej. Kontrrewolucja to jest tylko pojęcie instrumentalne. Natomiast czymś, do czego dążymy, jest po pierwsze, są niebiosa, wieczność, tam gdzie Pan Bóg wraz w Trójcy Świętej, wraz ze wszystkimi świętymi przebywa. No a poza tym tutaj, na ziemi, żeby tę wieczność odtwarzać, aż wieczność jest trwała. Dlatego my przez względnie trwałe porządki, zespoły zachowań, swego rodzaju gramatykę codzienności odtwarzamy. Odtwarzamy tą wieczność. I tego trzeba, żeby wychować ludzi, żeby przeprowadzić kontrrewolucję. Trzeba codziennych reguł, zachowań, bo bez tego żadne edukacje, żadne gadania, żadne spotkania, wielkie wydarzenia nic nie dadzą. Nie będą miały gleby, na której będą mogły wzrastać. Tak jak mówię, wchodzimy do domu, mamy wejście. Ma to wzgląd praktyczny, czyli wejście po to, progi wysokie, tutaj nadproża o nisko, żeby ciepło nie uciekało. W związku z cyrkulacją ciepła po prostu one czynią zaporę dla przesuwającego się ciepła po granicach pomieszczenia. Tak? Ale ten wzgląd praktyczny od razu zamieniony jest na wzgląd symboliczny. Połączony jest ze względem symbolicznym i to połączenie praktyka plus symbolika jest czymś, co należy odtwarzać i co jeszcze zapisało się w wiejskich chatach, tych, które już porzuciliśmy. Ja robiłem na temat tych już schyłkowych badania. Co jednak było obecne również w tym szczytowym Christianitas wyrażanym w świątyni gotyckiej. No taki uczyńmy sobie tutaj pars pro toto tego świata. Piękna sprawa. Po przekątnej w stosunku do tego pieca, zazwyczaj po jednej ręce, jak wchodziliśmy do pomieszczenia, czyli akurat tutaj, gdzie mam kominek, był piec. Piec wyobrażał moc boską. Tak jak ogień przemienia
bezkształtne ciasto chleba w kształtny, twardy bochen, tak Pan Bóg stwarzał coś z niczego i stwarza swoją mocą boską. Z chaosu czyni kosmos, z ciasta bochen. I ten obraz odtwarzany był w wielu domostwach, gdzie matka, kobieta, a przede wszystkim matka, piekła chleb. Nie piekł go mężczyzna. W piekarniach co innego, ale w domu to miało wymiar rytualny. Chleb piekła kobieta i to matka, bowiem wyobrażał on w pewnym sensie stwarzanie człowieka, stwarzanie świata, stwarzanie człowieka w ogniu boskiej mocy, ale co więcej, matka, bo tylko w łonie kobiety, Matki Bożej, zamieszkał Bóg i stał się ciałem, tak, i chlebem, chlebem. Dlatego nawet bez wielkich teologicznych dywagacji takie prozaiczne wydawać by się mogło czynności wyobrażają jakiś mistyczny sens. Tego potrzeba. Codziennej rutyny, która znaczy, która wydaje się prozaiczna, prosta, ale ona znaczy. Pan Jezus dał siebie pod postacią chleba i wina, leczył śliną, to, co chciał nam przekazać, wyraził za pośrednictwem obrazu pracy codziennej zwykłego ludu. Pracy na roli, zasiewu, połowu. Odwoływał się do wschodzącego słońca. Zawisnął na krzyżu. Na tym symbolu obecnym w wielu kulturach. I to właśnie musimy odtwarzać w naszej codzienności, w regularności, która jest jak regularność gramatyki w języku. Nie jest super dokładna, bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy ułomni. I świat już po grzechu pierworodnym jest ułomny. Nie będzie doskonałości. Nie będzie czegoś takiego, że wszystko będzie super nieszkodliwe. Wszystko jest szkodliwe. Dawka czyni truciznę. Podobnie jest z alkoholem. Gdyby mówić, że to alkohol, straszna rzecz, trzeba go wycofać, nie wolno go promować, to nie, to jest błąd. Gdyby tak było, to byśmy musieli to Panu Jezusowi powiedzieć, a On w najbardziej znanej na świecie opowieści o tym, jak trzeba żyć, co jest dobre, a co złe, zamienił 6 stągwi kamiennych wody w wino. I to wtedy, kiedy wina już brakło, czyli już popili. Jak to powiedział gospodarz? Nie, to dobre wino stawiają najpierw, a gdy się już napiją, dają złe zazwyczaj. A ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Proszę zobaczyć, czyli oni już się napili, a Pan Jezus wtedy zamienił wodę w wino na prośbę Matki Najświętszej. Nasza codzienność, już wnętrze domu musi być modlitwą. Szukają ludzie rozmaite, dzisiaj zgłębiają feng shui, inne shui, a my mamy swoje mistyczne wnętrze, izbę na planie krzyża. Tak jak mówiłem, ten piec, który tutaj po mojej ręce jest poprzekonnej w stosunku do ołtarza, on tworzy z tym ołtarzem oś sakralną, profaniczną, która przecina się na krzyż z osią, nie, oś sakralną, nie profaniczną, która przecina się na krzyż z osią profaniczną. Tak? Tu jest oś profaniczna tworzona przez sprzęty codzienne, jakąś ławę do jedzenia, a po jej stronie przeciwnej łóżko, sofa, miejsce wypoczynkowe. Przecinają się na krzyż. Tak? Izba na planie krzyża. A bardzo często ten ołtarzyk, jeśli była taka możliwość, kierowany był też ku wschodowi. Tutaj akurat mamy
południowy wschód, ale zazwyczaj to był wschód albo północny wschód. To trzeba odtwarzać. I przestrzeń, w tej przestrzeni można skumulować wszystkie przeróżne znaki codzienności. Bez tego żadna kontrrewolucja nie wyjdzie. To będzie fiasko. To nic z tego nie będzie. Nie chodzi o nie pisanie książek, nie tworzenie wielkich, siadamy i tworzymy różne koncepcje. Nic to nie da, jak nie będzie to gleby. Co z tego, że będziemy się rozwodzić nad różnymi rodzajami ziarna, jak to ziarno zgnije albo rzucone na, nie wyrośnie, na zły grunt, na zachwaszczony, zagłuszone przez chwasty albo na skałę, podeptane zostanie i nie wyrośnie. A my rzucamy to ziarno byle gdzie, piękne, super ziarno, nigdy takiego nie mieliśmy, super, no niesamowite rozważania teologiczne, głębokie, no nigdy tak trafnie, żeśmy tego nie ujmowali. Wcześniej ludzie się tutaj mieli gorszej jakości to ziarno, no i co z tego? Jak ono nie urośnie na tej glebie zachwaszczonej, bez jakiejś trwałej struktury, uporządkowanej, kultywowanej. Na tym polega kultura. Na trzeba przeorać tą ziemię codzienności. Bez tego nie będzie. Ona musi być żyzna. To o nią musimy zadbać, a my dbamy dzisiaj o same ziarno. Zostańcie z Bogiem.